Z Ewangelii według świętego Jana. Miejcie odwagę, jam zwyciężył świat. Te słowa, jam zwyciężył świat, mogli i chcieli powiedzieć tacy wielcy ludzie jak Cezar, jak Hitler, jak Stalin, jak Napoleon. Oni wszyscy marzyli o zwyciężeniu świata i mówili: jam zwyciężył świat, bo w pewnym momencie rzeczywiście panowali nad dużą częścią ziemi, znanej ziemi. Tymczasem Jezus, kiedy mówi: jam zwyciężył świat, to przecież nie opowiada o wojnie, którą wygrał. Raczej opowiada o ukrzyżowaniu, przez które przeszedł. Zwycięstwo Jezusa nie wynika z faktu, że ze światem walczył, a raczej z faktu, że świat pokochał i się światu ofiarował. Prawdziwe i jedyne zwycięstwo. Pięknie to odkryć. Do usłyszenia jutro.